ostatnio na odcinku mówiłem wam, że chcę wam rozdać mojego Titanic Night Mercata i w dzisiejszym odcinku postaram się to zrobić. Wpadłem na świetny i genialny pomysł, że będę zapraszał widzów do odcinku, więc spełnię ich marzenie o tym, że będą mogli wystąpić w odcinku, a jednocześnie zrobimy bardzo dobry content. Ponieważ będą to milionerzy w Pet Simulator X, a nagrodą główną będzie Nightmare Titanic Hat. Rozumiecie to? Za to, że znacie Pet Simulatora, możecie wygrać Titanica. Zasady są bardzo proste, mamy 12 pytań podzielonych na 4 kategorie: banalne, łatwe, średnie i trudne. Oraz 3 koła ratunkowe, 50 na 50, zapytanie Pedra oraz skorzystanie przez 30 sekund z internetu. Za odpowiedzenie na 3 pytania z danego segmentu otrzymujemy nagrodę. 10 BGM-ów jeżeli chodzi o segment banalny, Golden Huge Hell Rocka jeżeli tutaj chodzi o segment łatwy, takiego huge present chest mimika wartego aktualnie około 200 BGM-ów za segment średni i za segment trudny otrzymujemy Titanic Night Mercata. No nagrody są naprawdę niesamowite i wspaniałe. Będę zapraszał widzów z Discorda, do którego link macie w opisie. Wbijajcie, dzisiaj moim pierwszym widzem i jednocześnie użytkownikiem, który będzie występował na tym odcinku, jest Adioka i pozadajmy mu dzisiaj 12, mam nadzieję, pytań. Byłbym zapomniał, gracze podczas grania w naszą grę nie mogą korzystać z telefonu, nie mogą używać internetu, ani nie mogą odpalać żadnych zakładek w Pet Simulator X, tak żeby nie oszukiwali. A na samym końcu wysyłają mi swój ekran, żeby miał kto zweryfikować, czy oszukiwali, czy nie. No to zaczynamy. Siema, Adiocha. No siema. Siemaneczko, zabrałem cię z Discorda, ponieważ chciałbym, żebyś się sprawdził w quizie na temat Pet Simulator X. Jak pewnie bardzo dobrze wiesz, do wygrania jest Titanic Cut, ale najpierw chciałbym ci zadać jedno bardzo ważne pytanie. Od kiedy grasz Pet Simulatora? No gram od jakiegoś początku, jak wyszedł, pamiętam. No okej, dobra, jeżeli grasz od początku, to się bardzo cieszę, ponieważ pytania są bardzo łatwe, ale też mamy bardzo trudne pytanie, bo tak jak mówiłem, do wygrania jest Titanic Nightmare Cut. No to co, jesteś gotowy na pierwsze pytanie? Jestem, jestem. Pierwsze trzy pytania będą takie rozgrzewkowe. No i oczywiście masz 3 koła ratunkowe, jak ci wcześniej pisałem, czyli 50 na 50, zapytanie mnie prowadzącego, czyli Pedra, oraz skorzystanie z internetu przez 30 sekund. Tak, tak, zostałem o tym poinformowany, zapoznałem się z tym. No i dobra, no to lecimy chyba z pierwszym pytaniem, nie ma co przedłużać. W którym roku powstał Pet Simulator X? W 2019, w 2020, w 2021 albo w 2022? 2021? Tak jest, bardzo dobra odpowiedź, jestem z ciebie zadowolony. Pierwszy tutaj nawet ci nie przeczytałem ABCD, ponieważ to było tak proste pytanie, że uznałem, że sobie dasz z tym radę, jeżeli grasz od samego początku. Czy jesteś gotowy na drugie pytanie, czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć? No chyba nie ma co więcej mówić, tylko tyle, że miałem, myślę, duże szczęście, ponieważ zostałem wybrany z Discorda, to... Tak, więc możecie wpadać na Discorda, bo stamtąd będę brał ludzi do wygrania Titanica. Dobra, drugie pytanie również jest bardzo proste. Jak się nazywa studio, które stworzyło Pet Simulator X? Odpowiedź A, Big Games Pets. Odpowiedź B, Uplift Games. Odpowiedź C, Powerful Studio. Albo odpowiedź D, LOL Games. Nie, no, odpowiedź A, Big Games. Big Games, bardzo dobra odpowiedź tutaj. Po raz kolejny, nie ma co przedłużać, bo mówiłem, to są mega banalne pytanie. Odpowiedź na jeszcze jedno pytanie, które również jest bardzo proste i wygrywasz swoją pierwszą nagrodę 15 BGM-ów. Co zrobisz z tymi gemami? Nie wiem, jeszcze nie mam pomysłu, bo szczerze jestem bardzo zaskoczony, że zostałem wybrany, ale zobaczę, zobaczę. A w jaką nagrodę celujesz? Czy celujesz Titanica, czy wiesz, że ci się nie uda go wygrać? Oj, oj, oj. No to nie wiem, nie wiem. Chciałbym go wygrać, ale... Ale nie myślę, że jestem aż tak dobry, żeby dojść tak daleko. Ale zobaczymy. No oczywiście jakoś... sprawdzi dzisiejszy nasz quiz. I lecimy z trzecim pytaniem. Ile, mając wszystkie game passy zakupione, możemy otwierać jajek naraz? Wiesz, chodzi tutaj o takie zwykłe otwieranie. Odpowiedź A, 3. Odpowiedź B, 5. Odpowiedź C, 6. Albo odpowiedź D, 8. Nie no, mógłbym jeszcze raz odpowiedzieć? Jasne, odpowiedź A, 3. A tam 8? Tak, jest odpowiedź 8, jest to odpowiedź D, dobra. Dobra, dobra, dobra i jest to poprawna odpowiedź, jest, mamy to pierwszy segment pytań badalnych za tobą, wygrywasz na razie 15 BGM-ów, jak się z tym czujesz? No dobrze, myślę, dobrze, nie ma co się na pewno smucić, bo 15 BGM-ów to sporo. No i mam rozumieć, że chcesz grać dalej, tak? I usłyszeć czwarte pytanie. Na pewno, no jak już zostałem wybrany, to nie ma co do stracenia, lecimy, lecimy, trzeba wykorzystać okazję. Okej, okay, i teraz mam do ciebie pytanie, mianowicie, czy oglądasz kanał Big Games na YouTubie, czy wiesz, co tam się mniej więcej dzieje, ponieważ to będzie czwarte nasze pytanie. Może ich tak nie śledzę, ale na szczęście w miarę regularnie oglądam twoje live'y, jestem na nich, to mniej więcej
jestem na bieżąco, myślę. Okej, to w takim razie ile subskrypcji aktualnie posiada kanał Big Games na YouTubie? A. Odpowiedź 650 tysięcy około, odpowiedź B. Około 750 tysięcy, odpowiedź C. Około 850 tysięcy, albo odpowiedź D. Koło 1 miliona subskrypcji. Nie, no pokazywałeś ostatnio na live, ile dobrze pamiętam, i tam było... Około 700 tysięcy była taka odpowiedź? Mamy około 750 tysięcy albo około 650 tysięcy. No to wezmę 750 trochę. Czyli odpowiedź B definitywnie, tak, ostatecznie, tak? No i po raz kolejny jest to bardzo dobra odpowiedź. Tak, kanał Big Games ma aktualnie na moment nagrywania tego odcinka dokładnie 749 tysięcy subskrypcji, czyli bardzo blisko do 750. Dobra, jesteś gotowy na pytanie piąte? Oczywiście. To będzie takie pytanie podpucha, ponieważ ono może być bardzo, to bardzo łatwe, ale bardzo dużo osób tego nie śledzi, o co zapytam, no i możesz mieć z tym lekkie problemy, tak mi się wydaje. Ja bym miał z tym problemy, ale zobaczymy jak ty. Mianowicie pytanie brzmi, ile badges, czyli odznak, mamy w Pet Simulator X do zdobycia? Odpowiedź A, 1, odpowiedź B, 3, odpowiedź C, 5, albo odpowiedź D, 7. Mógłbym użyć koła ratunkowego? Jasne, mógłbyś użyć koła ratunkowego, tylko którego byś chciał, pewnie 3 pamiętasz. Nie, żebym się ciebie zapytał. Mnie się chcesz zapytać? No, ty jesteś przecież youtuberem. No ja jestem youtuberem, ja jestem prowadzącym i powiem ci tak szczerze, tak. Na samym początku bym nie wiedział przed robieniem tego quizu, ale jakoś ten quiz robiłem, no to wiem ile to jest. Ale nie chciałbym ci dawać tak bezpośrednio od razu odpowiedzi, tylko może jakąś zagadkę matematyczną ci dam, dobra? No dobra, no dobra. No to dobra, to zagadka matematyczna będzie tak. Posłuchaj tego działania, mam nadzieję, że je rozwiążesz w głowie. 2 razy 1 minus 1. To 1. No to 1. Odpowiedź A, definitywnie? Tak, tak, no tak. No i tak, bardzo dobra odpowiedź, jest to jeden, tak, serio, jest to tylko i wyłącznie jeden badge, sam byłem w mega dużym szoku, gierka, która ma 8 miliardów wizyt, w piku miała 1,5 miliona osób online w jednym momencie, a mają tylko jednego badge'a, który się w ogóle chyba nazywa Witaj, czy coś takiego, więc dobra, piąte pytanie za tobą, idziesz jak burza, na razie tylko jedno koło ratunkowe zostało zużyte, lecimy z szóstym pytaniem? No, tak, nie ma na co czekać, myślę. No to lecimy z szóstym pytaniem. Ile petów możemy maksymalnie założyć, mając kupione wszystkie gamepasy na zakładanie petów? Odpowiedź A 15, odpowiedź B 19, odpowiedź C 23, albo odpowiedź D 27. To chyba myślę, nie będę miał problemów. Wydaje mi się, że 23. 23, odpowiedź C definitywnie? Tak, tak, tak. I jest to bardzo dobra odpowiedź, nie ma co przedłużać, nie ma co ciebie stresować. Aktualnie odpowiedziałeś na 6 pytań, wygrywasz Golden Huge Hellrocka, wartego aktualnie pewnie koło, no nie wiem, 80 BGM-ów, 75 BGM-ów, jak się z tym czujesz? No, jestem w ciężkim szoku. Nie będę tego ukrywać, bo... No nie jest go najłatwiej zdobyć jeszcze w tych czasach, jak ceny poszły totalnie do góry. Gospodarka została przewrócona do góry nogami przez niektóre ruchy tam. Dobra, pytanie moje jest następujące, czy chcesz grać dalej? Tak, 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 tak. Teraz już nie będę ukrywał, będzie to troszeczkę trudniejszy zestaw pytań, ale mam nadzieję, że sobie poradzisz. Teraz chyba nie było tak źle jeszcze, no nie? No, wydaje mi się, że jeszcze nie, że dopiero to co złe to nadejdzie, ale... No niestety muszę ci przyznać rację, ponieważ najgorsze pytania będą jeszcze przed tobą. No i lecimy z kolejnym pytaniem, już siódmym. Ile gemów kosztuje ostatni tier banku do kupienia? I odpowiedź A to 100 BGM-ów, odpowiedź B to 125 BGM-ów, odpowiedź C to 150 BGM-ów, a odpowiedź D to 175 BGM-ów. O, i tu cię mam, na szczęście niedawno wróciłem do gry, po dłuższej przerwie i kupowałem. Kosztował 125B. Ja, ale trafiłeś. I co, to jest twoja definitywna odpowiedź? Nie, no tak, no pamiętam co kupowałem i za ile to. No i dobra, jest to po raz kolejny poprawna odpowiedź. Gratulacje, 7 pytań za tobą. W sumie to już jest ponad połowa. A masz jeszcze 2 koła ratunkowe. Ej, no nie chcę w pierwszym odcinku oddawać Titanica. No ale jak odpowiesz na wszystkie pytania, no to wygrywasz go, no nie? No to lecimy z 8 pytaniem. Ile mamy colorboardów w grze? Odpowiedź A 16, odpowiedź B 18, odpowiedź C 20, albo odpowiedź D 22. Ojej, ale mi pytanie zadałeś. No nie jest to najprostsze pytanie. Nie mogę korzystać z żadnych pomocy naukowych. Nie mówiłem, widzom to mówiłem, tobie tego nie mówiłem, prawdopodobnie nie możesz skorzystać, chyba że użyjesz koła, nie? No to chciałbym użyć koła, tylko muszę się zastanowić jakiego, bo mam 2. Nie ma problemu.
No dobra, to 50 na 50 zróbmy. 50 na 50, okej, okay, to troszeczkę cię łatwiej i odrzucę ci takie dwie odpowiedzi bardzo bliskie, można powiedzieć, to będziesz miał jeszcze troszeczkę ułatwienie, ponieważ bardzo mi się przyjemnie z tobą rozmawia i chciałbym, żebyś troszeczkę dłużej sobie pograł, więc odrzucam odpowiedź B, 18 i D, 22. I wybór teraz należy do ciebie, którą z odpowiedzi wybierzesz? Nie, no to raczej 20 bym wybrał. 20 byś wybrał? Definitywna odpowiedź? Tak, no. Ale strzał, czy jesteś pewny? Nie, no, no, jeśli nie byłem pewny wcześniej, to teraz też nie, ja nigdy nie jestem pewny. A może jednak 16, co? Teraz to mi namieszało. Ale ty to taki mąciciel w głowie. No dobra, 20. 20 definitywnie, C? No tak, no. I bardzo dobrze, że przy tym zostałeś. Odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną. No i lecimy z ostatnim pytaniem w tej kategorii, a mianowicie ile możemy kupić Game Passów w Pet Simulator X na stronie Robloxa? Nie mówię tutaj o tych wszystkich Game Passach, które możemy kupić tutaj w Pet Simulator X, tylko na stronie Robloxa. I odpowiedź A 10, odpowiedź B 13, odpowiedź C 15 albo odpowiedź D 17. Nie, no jeszcze nie doszliśmy do ostatniego etapu, ja już chyba... Albo bym strzelił. Nie, no. Dobra, nie ryzykujmy. Co będzie, to będzie. Chciałbym koło ratunkowe w postaci internetu wykorzystać. W postaci internetu. 30 sekund będziesz miał na korzystanie z internetu. Mam nadzieję, że tą informację znaleźć. Nie będzie to trudne do znalezienia, tak mi się wydaje, bo pewnie wiesz, gdzie szukać, więc co, jesteś gotowy? Tak. 3, 2, 1 i od teraz masz 30 sekund, szukaj, mam nadzieję, że uda ci się to bardzo szybko znaleźć i mam nadzieję, że po prostu odpowiesz na to pytanie poprawnie. I co, czekamy, aż ty sobie tutaj poszukasz, możesz policzyć, policz dwa razy, żebyś się nie pomylił. Wcale takim dużym mówieniem ci nie przeszkadzam, tak? Pierwsza myśl jest zawsze dobra, już mam. Tak? 15? Tak, 15, znalazłeś na stronie Robloxa? Tak. Udało mi się, na szczęście. No i muszę ci powiedzieć, jak myślisz, czy to jest poprawna odpowiedź? No, liczyłem raz, ale pierwsza myśl jest zawsze poprawna, więc musi być poprawna. Okej, okay, czyli umyśliczyć do 15, ponieważ jest to poprawna odpowiedź. Gratulacje, przeszedłeś już kolejny, tym razem średni segment pytań. 9 pytań za tobą, zostały jeszcze 3. 3 ostatnie i będziesz posiadaczem Titanic Nightmare Cut'a wartego, nie wiem, koło 11-12 TGM-ów aktualnie i bardzo mało osób go ma w Pet Simulatorze, aktualnie 563. Czyli co, lecimy z najtrudniejszym zestawem pytań, tak? No, lecimy. No i byłbym zapomniał powiedzieć. Zazwyczaj ryzyko popłaca, kto nie ryzykuje. No i bardzo dobrze. I byłbym zapomniał widzowie powiedzieć, że teraz wygrałeś już huge present chest mimika, wartego również bardzo dużo gemów, więc już jesteś tak naprawdę jego posiadaczem i teraz zobaczymy, czy wymienisz go na Titanica, czy nie. Dlatego lecimy z następnym pytaniem. Ile jest huge petów w indeksie w Pet Simulator X? Odpowiedź A, 181, odpowiedź B, 185, odpowiedź C, 189, albo odpowiedź D, 193. No niestety mówiłem, że te pytania nie będą już łatwe, no ale to jest Titanic. No i zobaczymy, nie masz już kół ratunkowych, czy znasz odpowiedź na to pytanie? A nie da się jakiegoś wymyślić koła ratunkowego może. No niestety muszę cię zmartwić. Muszę cię niestety zmartwić, jesteś bardzo moim dawnym widzem, ale niestety czwartego koła ratunkowego nie wymyślę, to już są najtrudniejsze pytania, więc no mam nadzieję, że sobie poradzisz. A jakie były odpowiedzi? Mogę jeszcze raz? Jasne, że możesz. A 181, B 185, C 189, D 193. No tak szczerze to zastanawiam się nad C i B, ale... Ale jesteś pewny, czy to jest taki typowy strzał, nie? No strzał, no totalnie nie mam pojęcia, totalnie jestem zdziwiony tym pytaniem, ale też się jakoś nie przygotowywałem, bo nie wiedziałem, co dostanę. No dobra, powiem ci tak. C na pewno, ale muszę ci powiedzieć, że ja przed nagrywaniem tego odcinka, przed dokładaniem tych pytań też bym nie wiedział, serio. Co aktualizacji jest dokładane tyle tych huge petów, że to jest hit. Czyli jaka to była twoja odpowiedź, B? C, 189, definitywnie, ostatecznie? Definitywnie, nie ma co się wahać już, i tak za długo się wahałem to. No i muszę cię tutaj niestety, Adiocha, zmartwić. Nie no, żartuję, jest to poprawna odpowiedź, ja nie wiem jak ty to trafiłeś, nie? 25% szans i ty trafiasz, zobacz, dwa pytania, nawet jak nie będziesz znał na nie odpowiedzi, to masz nadal jakieś, nie wiem, 12,5% szansy czy coś takiego na to, że ci się uda, co jest?
Ja, nie no dobra, trochę mniej, ale dobra, jesteś gotowy na przedostatnie pytanie w całym teleturnieju? Ej, nie sądziłem, ja chyba muszę na następny odcinek wymyślić trudniejsze pytania, chyba że nie będzie następnego odcinka, bo wygrasz Titanica, na to nie wpadłem, o kurczę, dobra, no to jesteś gotowy? No jestem, jestem. No to lecimy. Kiedy powstał Hardcore World? Odpowiedź A, 8 lipca 2022, odpowiedź B, 15 lipca 2022, odpowiedź C, 22 lipca roku 2022, albo odpowiedź D, 29 lipca roku 2022. Ajajaj. No i niestety muszę cię też zmartwić, że nawet jakbyś mniej więcej pamiętał jakąś datę, to wszystko to są oczywiście daty aktualizacji, więc takie cotygodniowe, więc tutaj też ci jeszcze utrudniłem w odpowiedziach, żebyś nawet nie mógł na logikę tego zrobić, więc... No, powodzenia, nie? No, powodzenia. Na moje nieszczęście przestałem grać w ostatnim czasie w Pet Simulatora, bo nie za bardzo mnie zadowalały zmiany, które były wprowadzane do tej gry. No, w sumie bardzo mało osób zadowalają te aktualizacje, ale aktualnie się trzyma po 100 tysięcy osób, to całkiem spoko, ale no pytanie jest trudne. No wiem, że są to trudne pytania, ale to jest jeden z lepszych petów w grze, więc takie pytania muszą być. A mógłbym jeszcze raz cały zestaw odpowiedzi? I jasne. Wszystkie odpowiedzi będą w roku 2022, tylko teraz tak. 8 lipca, 15 lipca, 22 lipca i 29 lipca. Ajajaj, no dobra, no to chyba strzelę ten 8 lipca, bo to... 8 lipca? No, strzeliłbym. Dobra, strzelamy. Definitywnie? No definitywnie, no. No, no i odjecham. Muszę ci powiedzieć tak. Mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość aktualnie. Od której chcesz zacząć? No, chciałbym zacząć od dobrej. Od tej dobrej? Ta dobra wiadomość to jest w sumie dla mnie, dla ciebie, ze względu na to, że... Będziemy mieli kolejny odcinek z drogi do Titanica, a zła dla ciebie jest taka, że jest to niestety niepoprawna odpowiedź. Był to 29 lipca roku 2022. Tak, musiałem to sprawdzić na Big Gamesie, bo też nie wiedziałem. Dlatego twoją nagrodą w dzisiejszym odcinku będzie huge prezent. Więc przyjmij sobie tutaj proszę trade'a i ja ci dam tego pycika na wizji, żeby dobra, wszystko dobra, było już. Dobra, jest super. Nie wiem ile jest warte na Trading Plazie. Aktualnie mi pokazuje, że jest warte nawet 230 BGM-ów. Na Trading Plazie może być nawet warte koło 300, więc mam nadzieję, że bardzo dobra nagroda, ale też bardzo się popisałeś umiejętnościami, serio. Gdybyś odpowiedział na dwa jeszcze pytania, to byś wygrał Titana, no. Aj, no cóż, cóż, trudno się mówi. I mam do ciebie pytanie, jeżeli chodzi o trudność pytań. Czy na następny odcinek mają być trudniejsze pytania, prostsze pytania? Jak ty to widzisz? No, ja to widzę tak, że nie można jednoznacznie odróżnić, które jest trudniejsze, a które jest łatwiejsze. Dla jednej osoby te trudniejsze będą się dawały łatwiejsze. No i na odwrót, no. Dla każdego jest... indywidualna, tak jakby skala trudności pytań. Niektórzy wiedzą więcej, niektórzy wiedzą mniej, niektórzy wiedzą sporo, ale w innych dziedzinach, tak? Takie jest życie. No tak jest. Bardzo tak szczerze inteligentna odpowiedź. To co, Adiocha? Dziękuję ci bardzo serdecznie za wystąpienie w moim teleturnieju. Będę brał następnych widzów z Discorda, dlatego wpadajcie do Discorda. No, dzięki, dzięki. No i dobra widzowie, Adiocha stoi za mną, ażeby za darmo wygrać Huge Kill Rocka. Takiego zwykłego Huge Kill Rocka zostawcie suba z dzwonem na tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napiszcie słowo teleturniej oraz wasz nickname z Robloxa.